O nie, czekaj, musimy to zasłonić jakoś. Jakoś tak dziwnie jak na siebie patrzę, wiesz? No dobra. Będzie nieszpetnie. Wyprostuj się. Na nieszpetnej modelce. Cześć wszystkim, witamy was akurat dzisiaj wyjątkowo we dwójkę na moim kanale Beauty Chicks. Dzisiaj jestem ja i mój narzeczony Grześ. Grześ, który wykona nieszpetny makijaż. Dokładnie. Wybrałam Grześkowi makijaż mój, który on będzie musiał odtworzyć. Powiedział, że mazianie po twarzy jest proste, więc wybrałam coś ciężkiego. Zaraz wam pokażę co. Wybrałam jeden z moich ostatnich makijaży. Tutaj go macie. Myślę, że to jest kolorów. Easy peasy. Easy peasy. 5 kolorów co najmniej. Tylko 5 kolorów. W przedszkolu na kolorowankach 5 kolorów było dla amatorów. Patrz, jest lista ogólnie. Ja... Ale ja muszę mieć to zdjęcie widoczne, bo no muszę się na czymś wzorować. No to ja ci to nie zostawię, ale ja tutaj mam pod spodem listę, więc ja wybrałam listę rzeczy. Plus jeszcze dodatkowe, które wiem, że ich używam, ale w sumie ich nie zawierałam na liście, no bo wiesz, korektor, także i tak dalej się nie wypisuje. Więc wybrałam tutaj kilka rzeczy. I też dołożyłam kilka, żeby ci było, nie wiem, łatwiej czy coś, żebyś mógł sobie wybrać, zastąpić. No dobrze, kolejność lecimy od lewej do prawej. Okay. A ja sobie zakładam kocie uszy. I od razu mówię, że ja tutaj nie mam lustra, widzę tylko tyle, co jest w podglądzie. Obawiam się, że pierwszy powinien pójść, jak sama nazwa wskazuje, podkład. A przedtem? Przedtem? Baza. Unicorn Essence. A to jednorożce nie są pod... Pod ochroną? Pod ochroną. Jednorożce, jednorożce. No, unicorn. No, jednorożce nie istnieje. No. Patrz, tu masz taką bazę, ona jest od Top Shop Dolls, jeszcze jej nie przetestowałam. No ale, I akurat tej możemy użyć dzisiaj, jeżeli chcesz, bo ona jest prosta w użyciu. Prost. I tą bazę się nakłada. Ja wiem. Na gąbkę. Nie, na twarz. Tu jest miniaturka bazy z Milka. Wykręcić. A to się tam nie wykręca chyba. I się w drugą stronę się kręci. Aha. Nie, 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 bez przesady. Nie, tyle? Nie no. Mówisz jak... Zepsułeś! Nie! Zepsułeś! To trzeba wcisnąć. Naprawiłem. Nie zepsułeś. No naprawione. Wiesz, gdzie są pory widoczne najbardziej? Nie mam pory. Takie kropki na tym. No wiem co to są pory, ale no, gdzie no, są to... widoczne? No a nie widzisz porów u mnie? No widzę u ciebie na policzkach pod oczami. Pod oczami. Nie jestem, czuję. Ale to w ogóle nie jest fajne. Bo to jest takie transparentne. To widać dopiero w kamerze. Niby. I tak trochę niby trzeba rozstętegować. No dawaj, nakładaj. Aha, z drugą stronę. No nie śmiej się, to przeszkadza artyście. No dobra, już. No już. I trochę na czoło. Znaczek plus. Dobra, i na nos trochę. No nie. A to ci plusa serio zrobiłem. No może... i widać go. Widzisz go teraz tak? No ale to nie trzeba go jakoś tam... No musisz go teraz palcem go tak. Paluchem? No, a masz czyste? A jeszcze jak. I teraz... A umiesz tak jak na przykład być... O, no może być... Ała. No, no i na policzkach też. Też? Powiem. Aha, myślałem, że tu już raz jeździłem. I teraz o, już wykorzystane. Wykorzystam. Podkład. W tym makijażu używam tych dwóch podkładów. Estée Lauder Double Wear i Healthy Mix. Po co aż dwóch? No bo mieszałam je. Ja ci dam ten. A dlaczego? Idziemy na łatwiznę? Fajniejszy. Nie, on jest fajniejszy. Ja go bardziej lubię. Ale przedtem, czym się krosty zakrywa? Korektorem. No. Ten jest do twarzy, pod oczy, a ten nie pod oczy. Czy mam to nakładać? Tak. Pędzelkiem. No możesz pędzelkiem. Ja nakładam pędzelkiem. Ale ja ci powiem, którym pędzelkiem. Co może być trudnego wybrania będzie. No chyba, że jest ich tak dużo. Którym? Jakimś cienkim. O, ten mi się podoba. Mm. Nie? To może ten. Nie. To ten? Mhm. Ach, za pierwszym razem. Czy byś to dobrze zmontowała? Nie, nie. Pokażę kamerę. Nie możesz tak dla siebie zostawiać. Ciach i nakładasz teraz. A, teraz nakładam. No dobra, już, już. Ooo, Jesus. Taki bop. No dobra, nakładaj. A gdzie masz krostki? Nie chcę cię urazić.
nie trafiłem. To nic. Albo się. Oj. I tu masz taką bliznę. Oj, włosy poszły. A opaskę specjalnie nałożyłam. I te wszystkie przebarwienia, Misiu. To już ci całą twarz muszę pomalować. Dobrze, żartowałem. Dawaj, dawaj. Postawa. A nie opitaliłaś mi brwi? Że jak ja bym się z taką dokładnością byś malowała co rano, to my byśmy z domu nigdy nie wyszli. Nie wiem, co my zrobimy z tą ilością korekcji. Zostaw sobie na następny makijaż może. Mam pomysł. No. Wessać to do siebie pierwsze. Nie. Tak się nie robi. Nie. Z BB dodamy do tego. Nie, właśnie BB? Nie. No dawaj. Też BB. Na rękę? Dawaj. A jakim pędzelkiem? To nie pędzelkiem. Gąbeczką, no tak. Dokładamy do korektora. A ile? No nie wiem, tyle ile chcesz. A ile ja zawsze nakładam? Dużo. Nie. Nie? No, idealny bobek. I teraz na twarz. Odkąd zaczynamy? Mi się gdzieś szefowo. To tylko musisz twarz zakryć niedoskonałość. Dlaczego się ze mnie śmiejesz? Nie, bo pomyślałem, że powinienem przyjść i cię zakryć. To nie było miłe. Przepraszam. Ja muszę z nim mieszkać. Dom teraz dowód na to, że ci nie miły dla mnie. Włosy trzeba, bo ci posmarowałem znowu. No jeden taki siedzi. Skubany. Co ty chciałeś go wyrwać? Nie, chciałem go odgarnąć, ale się przyczepił mocno. No już trudno. Pensetą? No i git. Wąsy też? Tak, też. To nie śmiej się. Wy się pokaż cała. Tylko oczy nie są. O tu, zdecydowanie. Robią takie mazie, jak w wojsku. Jak Rambo był. Nie. Mi się wydaje, że większość artystek make-upowych wzorowała się na Rambo. One robiły tak o. Tak? A czy już? No nie wiem, jeszcze drugie na pewno. Przyjemnie. Jesteś wprawiany. Drugie. Czy ja będę miał ci przylepić rzęsy? Mhm. Tego się najbardziej boję. I będziesz musiał jeszcze pomalować. Tuszem. Ja też się tego boję. Jak mi idzie? Trochę nie to widzę na jedno oko, ale dobrze. To chyba dobrze. Dobra. No i co teraz? Kreska na oko. Baking. Czy czym ci się kreje? Baking powder. No. To. To. Bo to podobne. No. I to już pokaż. Okej, ja ci pomogę. No i z drugiej strony. Jaki kolor. Musisz trochę jest, postukać. Jaki jest tego? Odwróć. A, ja wiem po co to jest. No. To jest. Oglądałem kiedyś tutorial. No. I to jest po to, żeby tak światło się nie odbijało. Żeby zmatować. Ty to może najstać. Tylko musisz tak odwrócić go trochę i popukać. Żeby on trochę wyleciał. Jak flaszkę. To gąbka spierana jakby, co? Jedna i druga. Jedna polecamy i druga. Bardzo. O. Dobrze ci się pracowało. Super, naprawdę. No i teraz kojarzysz, jak ja to robię? Nie. Ale ja sam do tego dojdę. Dobra. Trzeba zamoczyć gąbeczkę w pudrze. Tą stronę. I teraz prawdopodobnie trzeba to nałożyć na te części. Mhm. Na policzki. Tu bardziej wyższą tą strefę policzka. Mam rację? Przepraszam. Co się stało? No, możesz przestać. To jest nieprofesjonalne. Gdzie jeszcze się człowiek świeci? Na czole oczywiście. Of course. Kobiety z dużym czołem, wysokim, no, są łatwiejsze do... Choć w sumie nie, to bez sensu. Masz spód od nosa niepotentegowany. Mazidło tam nie weszło. Mazidło. Masz na pędzelku trochę. Do góry, zadrzyj nosa. No i teraz kreskę robimy, no wiem. To jest do kreski, nie? A przeczytaj. My brow pencil. No, okej. Okay. To jest taka jak... Wygląda jak te ziemniaki nad morzem. Takich robią. O, ty nie pomyślałam, powiedzieć. Tylko właśnie nie wiem, jak to powinno się do końca... Ile razy widziałeś, jak ja to robię? Mówię, ani razu. Że...
Robię to codziennie. No właśnie. I mówisz zawsze, że się pindrze i tyle czasu mi to zajmuje, chociaż mi to zajmuje 20 minut, a my już nagrywamy godzinę. No i jesteśmy przy końcu. Z początek mieliśmy nawet. Takie ci prowizor robią takie utro. Jak w Star Treku? No. Nie. Tak. Też brwi a la młotki? Tak? Ja chcę to zrobić ładnie. No staram się, ale jak nie wiem co mam z tym zrobić, to robię po swoje moje. Dobra, mi się rób. Takie, żeby ładne były te brwi. No ale przecież są ładne, to po co je poprawiać? No. Odpalę ci brow tutorial. No. No, patrz. I teraz był dół. No. A teraz dół. O, widzisz dół. I? Aha, i na drugiej górze, czyli na jednej dół, na drugiej górze. Jakie danie uwielbiacie oboje? Kebab. McDonald's. Jakie danie? Co? Co żeś zrobił? Jest jakaś gumka? To jest korektor gumka dla ciebie. Dobrze. Ale to mogę już go użyć, czy później? Później. Okej, okay, dobra. Dobra, to... Musisz przynajmniej równo było, proszę. Z tą... Nie, nie, dobra, nie. Góra jeszcze jako taką, wiesz, powiem ci, ale dół... Dołem, co? O, to jeszcze dół, a nie, to dół robiłem. Okay. Ten dobra, ten dół trzeba tu zgumkować. To jest dół ten. To się nie ruszaj, no proszę cię, zamknij oko i się nie ruszaj. Okej, okay, czym to rozmazać? Płaski pędzelek. Przykryłeś to, czy nie? No, tylko trochę na brwi zostało. Trudno. Teraz żel, tak? No. Żel jest do brwi. No. No to ja ci czytam pytanie. No. No bo ogólnie na Instagramie mogliście zadawać pytania, więc ja czytam. Misiu, czy mamy jakieś wspólne plany na przyszłość? Nie, właśnie się zaręczyliśmy, to po co? Jak długo jesteśmy razem? Za długo. No, hej! No, Misiu, ile jesteśmy razem? No, ze 5,5 roku. O, jak długo się znamy? Znamy się długo. Możesz się obrócić? Dziękuję. A jak długo? No ile? Z 10 lat pewnie. Jak się poznaliśmy? W szkole. Trochę nudno. Mówiłeś, że kiedyś byłeś u mnie. No byłem, ale to się szkoda gadać. Ja w ogóle tego nie pamiętam, nie? Czemu pokazałeś faka do moich obserwatorów? Ogólnie podobno Grzesiek kiedyś u mnie był. Przyjechał z kolegami, a ja co ja powiedziałam? No, że ja sobie wszedłem do ciebie tak jakby do takiego przedsionku, a że się wtedy nie znaliśmy, to mi powiedziała, że czy to jest jakieś zebranie? Że tak wszedłem i taki ten, to powiedziałem, wsiadłem na rower i pojechałem. Mówię, co za typiara. No, to było mnie. O, pytanie do ciebie bezpośrednio. Czy przygotowałeś się do tego makijażu? W sumie to tak. W sumie to się przyznam, że obejrzałem w pracy. Jeśli się przyznaję, że w pracy obejrzałem, a jak twój się obejrzałem, obejrzałem w pracy tutorial, znaczy tutorial, w sumie to jak Red Lipstick Monster z mężem wykonują podobny challenge. Pozdrowienia dla Ewy. Tak jest. Bardzo dobrze mu poszło, chciałbym osiągnąć podobny efekt. To ci podpowiem, bo to jest taki tip. Mhm. Zabezpieczasz sobie łuk brwiowy, czyli to tutaj pod brwią. No. Tym cieniem, żeby łatwiej ci było blendować, czyli rozcierać cienie. Bierzemy inhale z palety Naked Petit Hit. O, bierzemy tą paletę. I na górną powiekę tu pod łuk brwiowy. Pach, pach. No, powiem ci, że cię z branży wygryzę. I co masz dalej? No kolorki. Kolory. Moje ulubione. Tylko ja ci tak powiem, jak nałożysz na jasny kolor, ciemny kolor... No w sumie bez sensu. Więc proponowałabym w kolejności ci odcień najciemniejszego do najjaśniejszego. Fioletowy, niebieski. Okej. Okay. Ja bym użył tego. No dobra. Weź, obróć się trochę do mnie. Dzięki. Dasz radę oka tak do góry, tak żeby ty się skórę jakoś nie... Okej, okay, dobra, nie ważne. Ej. Ej. No pięknie. No dobrze. Wyglądam jakbym dostała w oko. Fioletowy. A. Z palety Huda Beauty Electric. No, z tego też był niebieski. Z tego był niebieski, dobra. Teraz dodamy trochę fiolet. No pięknie. Dobrze.
Teraz trzeba przejść z fioletowego, ja bym użył ciemniejszego różu i przechodził w coraz jaśniejszy. Fancy! Gradient. Dawaj. Który jest ciemniejszy, chyba ten. Trzeba więcej koloru, więcej koloru. Będzie ładniej. Przepraszam, uwaga. Jakoś musisz tak, wiesz co, patrzeć w górę. O! Okej. Okay. Nieźle. Dawaj, powiem szczerze, nieźle. Tylko trochę wolno mi to idzie, mam wrażenie. Jest super. No bo się skupiam. Ładnie. Kurde, powiem ci, że nie spodziewałem się, że mam taki talent. Ale to będzie źle, bo teraz wyszedłem na... Okej. Nie, nie mogę czymś zmazać koloru, jak się za dużo nałożyło. Teoretycznie się tego nie robi, ale... Ale w praktyce wychodzi inaczej. Szczególnie jak ja się dostałem do pędzli. Za dużo tu fioletowego mi się na dole dało, wiesz? Mam nadzieję, że przebolejesz to jakoś. Jak ja czuję, gdzie ty mi tu mazasz? A czemu ty mi po całym oku to mieniesz? No bo kurczę, jest wszędzie pył. Może ten malutki weź. Spróbuj tym. Żółty? No. Zamknij oko. O, właśnie. Ojej, to w ogóle nie zostaje. To spróbuj z Mio, bo ten żółty jest taki kiepski. Ja no, brałam tutaj... Z Mio lepszy, Mio, tak właśnie mam wrażenie. O, 17 Welcome to Miami. Welcome to Miami. Takie etapy siniaka masz na wrażenie. To musi iść tak daleko. No bo było już tam, to chciałem, wiesz, żeby nie było gorzej. Czemu tym? Aha, bo to będzie blendujesz. To... Ale to trochę nałożyć do tego? No. I blendujesz tutaj tą granicę w załamaniu oka, o tu, no. Nie, bo to źle wygląda. Nie za wiele widzę, ale powiem ci, że widać, że oko tam jest. Może spróbuj trochę tego, bo ci wyjdzie zielony. Masz tutaj eyeliner i tym eyelinerem... Kreskę robię. Robisz tutaj o taką linijkę, robisz na jakąś całutkę. To akurat to jest easy step. Do końca, prawda? No możesz się nie śmiać. Jeśli u ciebie ma się błyszczeć, prawda? Aha. No, więc będzie. Będzie? Tak. Błyszczy się? Mi się wyjdzie, to pięknie robisz. Co następne? Więc następne obstawiam kreskę. Tak. W końcu, moja doczekana od początku. Nie to. 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 Czekaj, to ja powinienem ją tu mniej więcej? Stawiaj, po prostu ją stawiaj. To weź postaw ją tu. Nie, to jest dla amatorów. Stop it, get some help. Ale że maznął. Jedna kreska na trzech różnych poziomach jest. A ja masz falę. Jak to oceniacie w skali od 1 do 10? Minus 100. Ale jest tak, że przy rzęsach też jest. Przy rzęsach? To nie miało iść wyżej? Co? To miało być przy rzęsach? Zawsze masz kreskę przy rzęsach. To się pytałem, albo i nie. Co? No patrz, gdzie kreska idzie? Kreska idzie tu. No, ale jak masz... No weź, tak popatrz na mnie. Nie, popatrz na mnie. Dobra, tu zrobię na drugim. No. Tym zapozujesz. No to co, tu masz iść? Tak blisko? Mhm. Aha. Jezus Maria. Pięknie jest. To teraz rzęsy mi musisz pomalować. Tylko proszę. Zrób to tak, żeby mi oka nie wydziałać. Proszę, ja ci ufam. Dolne też? Mhm. Rzęsy. Nie, no może ty naklej. W sensie nałóż klej, bo ja nigdy tego nie robiłem. To ja cię poinstruję. Słowo rzęsy też od Top Shop Dolls to są Lily Lashes Miami. Wiesz, gdzie to musi iść? To, ta krawędź biała, musi iść tutaj przy samej krawędzi, no. Odtąd dotąd. Prawie. Drugiego futrzaka poproszę. To się jest gorzej.
Bo czuję problem z otwieraniem oka. Nie ma tragedii. Co, co, to już koniec? Nie, jeszcze musisz bronzer. O mamo, odechce ci się robić ze mną jakichś kolejnych filmików. Co? Masz czytać jakieś tam pytania. Misiu, jak się w sobie zakochaliście? Nie wiem. Coś łatwiejszego? Czy Grzyś od razu widział w tobie potencjał na kobietę sukcesu? No też proste. A myślicie, że kto mi kupił pierwszy aparat? Ten pan tutaj. O co najczęściej się sprzeczamy? My się nie kłócimy. W sumie to nie wiem nawet, na co sprzeczamy się. Tak, wiecie co, duperele takie bardziej. Albo jak który z nas nie ma humoru? Prędzej. No może czasami się zdarza. O, jak twój narzeczony zareagował na twoją działalność w internecie? No jak zareagowałem? Kupił mi aparat. Ogólnie to ja pamiętam, jak Grzyśkowi mówiłam, znaczy poinformowałam go. A co ty robisz? Konturuję. Tu się konturuję. Poinformowałam go, szliśmy sobie wtedy spacerkiem przy boisku i mówię, czy będziesz się śmiał, jak założy YouTube'a? A Grzyś mówi, nie, czemu? A ja mówię, no nie wiem. Podskoczę liczba subskrypcji, czy coś to mi pisze, o, widziałaś, czy coś tam. To jest takie cute. Jak radzicie sobie z poważnymi kłótniami? Nie mamy poważnych kłótni. Dostaję w ryło i... Czy macie jakieś wspólne zainteresowania? Tu jest różnie, ale tak jakby znaleźliśmy wspólnie coś, co robimy razem i w sumie sprawia nam przyjemność, a jak jedno nie ma ochoty, to drugie pcha do działania, czyli siłownia. Bo ja ogólnie cały czas, wiecie, lubiłam takie babskie rzeczy typu tańce, makijaże i... No bo to raczej żebyś... No. Sporty letnie, a raczej brak sportów typu lubię leżeć na plaży i tak dalej. A Grzesiek bardziej lubi sporty zimowe, lubi zimę, granie na komputerze. Weź tak nie mów w internecie. No nie wiem, tam granie w takie gry zespołowe typu koszykówka, jakaś siatkówka, tenis, narty. No i tutaj się różnimy mocno, ale Grzesiek próbował tańczyć, nawet tańczył ze mną trochę i mu bardzo dobrze wychodziło. Ja próbuję nart. O, widzisz, będziesz mogła vloga nakręcić, jak jedziesz na nartach. Jak wywalać na nartach. No. Byłam 3 razy. Jeszcze nie zjechałam z całej górki, dobra? Z jednej trzeciej. Ale się nie wywaliłam. Ale się nie wywaliłaś. No i to chwała się ci za to. Rozświetlacze z Anastazji, o, są to kolorowe. Super. Na co? Na szczyty kości policzkowej. Co robisz? Nadstawiam, bo tu. No to jest szczyt kości policzkowej, no może i tak. I tu masz jeszcze taki zwykły rozświetlacz na dokładkę. Chyba trzeba dołożyć, nie? Bo okay. Nie może być tak mało. Czy to już jest koniec? Jeszcze usta mi się. O! I tu jest level hard. Why? Mam do ciebie pomadki i wybierzesz mi... To jest Huda Beauty. Ja miałam dziaka zwykłego. A ty mi wybierz, który kolor chcesz. O, mamy tutaj wszystkie kolory. Co to znaczy nudziak? Nudziak. Ja miałam... Coś taki bardziej dziwkarski, czy taki bardziej... Jaki? Boy Collector. Musisz wybrać, co mi do tego makijażu pasuje, Musiu. Bonnie. O Jezu! Robimy jak w podstawówce. Oj, było blisko. Chyba wyszedł. Widziałam po twojej minie, że coś już jest nie tak, bo... Masz jeszcze na koniec spryskać. Co to daje? No, że tak ładnie to wszystko wygląda naturalnie. Wiesz, popsikasz na koniec, tadaaa! Się... Dalej. Nieszpetny. Nieszpetny! Chyba zapomniałeś o tym, że miał być nieszpetny. Weź mi lusterko podaj. Lustereczko, powiedz przecie. Dobrze. Słucham? Ty znasz granicę oka, w ogóle... A żeś mi kreski. Prawda. Tylko troszeczkę szkoda, że one są nierówno. No ale właśnie... No ale co, nieźle, nie? Chyba najlepiej to ci brwi za wszystkie łowy. No prawda? No. Po tej stronie nie widziałem, bo siedzisz złą stroną. Musiałbym to... Powiem ci tak. Oglądałeś mój filmik, jak z Andrzeją sobie nakładałam makijaż z folii? To wyglądałam podobnie. Doceniasz? Teraz jak się pindrze, że tak nie wygląda? I że zajmuje mi to 20 minut? No, nam trochę więcej zajęło.
Arcydzieło. Nieszpetny. Nieszpetny. Ale rzęsy przynajmniej przykleiłeś. No, elegancko. A te kolory jak ci się podobają? Bardzo. Bardzo. Tylko nie bardzo widzę żółty, gdzie on się tutaj zapomniał. No właśnie, ja też go nie mogłem wydobyć, powiem ci. Ale ogólnie jest no, pięknie. Tak na 10 to jedno. Na pierwszy raz. Tak on ci trójkę dał. Trzy, mocne trzy. A teraz buzia. Nie. Oceniajcie, ile na 10 Krzyśkowi się udało. No. To co, na 100 tysięcy ja cię oleję? Nie. No we. To się nie zdarzy. To dobra, na 50. Na 50 tysięcy mogę. Na 50 tysięcy subskrypcji, słyszycie, że Krzysiek mnie maluje. Ogólnie to... Coś powiedziałeś, że mnie maluje, więc nie ma. Wydaje mi się, że wtedy powinienem już... Wiedzieć mniej więcej. Nie, własną... Inwencję twórczą. O! To wtedy Krzysiek zrobi swoją własną inwencję twórczą. Dam mu wszystko i ty zrobisz po prostu po swojemu, nawet ci nie będę podpowiadać co gdzie używać. Tak. Dobra? Okej, okay, czyli na 50 tysięcy subskrypcji. No i jeszcze moja mama mówiła, się strasznie doprasza, dzwoniła do mnie nawet kilka razy. Chciała mi zrobić make-up, także też myślę, że może na 40 tysięcy. Jakoś pogadam to z nią. To zobaczymy, kto lepiej pogadam zrobi. Pogadam z nią i... O, może bitwę. Ja z jednej strony mama, z drugiej strony ty. Ty na to. No, także to wam jeszcze dam znać na Instagramie. Nie zapomnijcie zaobserwować mojego Instagrama, który jest tu. I Grześka Instagrama, który nie, jest mojego tu. Nie, mojego nie obserwujcie. Jaka antyreklama! Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, ja trochę gorzej. Co? Nie no, jest pięknie. Idziemy teraz na zakupy? Pewnie, jak pójdziesz sama. No, to dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie skomentować, jak mu poszło, ocencie od 1 numer do 10. Numer zostawię na dole, jakby ktoś chciał się umówić do mnie na make-up, to feel free. No i zostawcie komentarz, oczywiście łapkę w górę za jego pierwszy w życiu makijaż. Pierwszy w życiu. To jest coś. Za to, że się w ogóle zgodził, bo ja myślałam, że do tego w życiu nie dojdzie, także brawa. Dziękuję. Powiedz, żeby subskrybowali kanał. Subskrybujcie kanał! No. I to by było na tyle. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Mua. Pa. Buziaki. Koniec. Dziękuję bardzo. Tak się to prezentuje? Ojeju. Jas. Zobacz się pięknie. No, to tak to wygląda. Ojej. Uo. Cięcie. Żyjesz? Nie. Będzie żył.